Zrobimy coś takiego. Dobra, lecę all in. Dostałem maile od YouTube'a, że zaakceptowali mi monetyzację. To jest koniec tego challenge'u. Nie wiem, co ja miałem w głowie, myśląc, że pokonamy go. Halo, witam państwa, jest to oczywiście Oskar. Witajcie w kolejnym odcinku Starna na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj będę darł ryj niesamowicie, ponieważ mam dla was tyle dobrych wiadomości. Jestem tak cholernie szczęśliwy, że dzisiaj jest naprawdę wyjątkowy odcinek. Jest to pierwszy odcinek po reworku, tak naprawdę, mojego komputera, mojego stanowiska, praktycznie wszystkiego. Pierwszy odcinek z reklamami, ponieważ zaktualizowali mi monetyzację, mogę zarabiać na YouTubie i po prostu dzisiaj jaram się niesamowicie. Dowiedziałem się o wszystkim przed chwilą, więc jestem naprawdę mega, mega szczęśliwy. Nawet mi się nie chciało włosów ogarnąć, wam powiem. Mam jakąś grzywę wstydu, to jest nieważne. Halo, halo, witajcie. Kochani, dzisiaj robimy sobie challenge zaproponowany przez jednego z widzów. Mianowicie będę sobie bił bossy bez ekwipunku, sam, bez kruka. I będę sobie ubierał tylko to, co wydropię. Czyli przypuśćmy, wydropiłem z tej instancji coś ciekawego, zakładam sobie to, idę na kolejnego bossa. Celem challenge'u jest dojście jak najdalej. Myślę, że to jest w miarę jasne. Dzisiaj nawet nie robię cięć, nie nagrywam tego dwa razy. To jest chaotyczny odcinek. Przepraszam was w ogóle, że nie było odcinka w środę. Niestety, no miałem format komputera robiony, miałem nowy sprzęt, było wszystko wymieniane i po prostu, no, nie mogłem dla was tego nagrać. Obstawę sobie biję jeszcze w ekwipunku z petem, bo czemu nie? Tak naprawdę dopiero skoro obstawę pokonam, to bossa też prawdopodobnie, więc tylko na bossie kruka wyłączę, to jest po pierwsze, a po drugie się cały rozbiorę i będę po prostu bił sobie z pięści. I dopiero jak dropnę jakąś broń, to na kolejnym bossie tej broni będę używał, nie? To jest chyba w miarę logiczne, coś takiego jak robiliśmy sobie tutaj, możecie sobie zobaczyć, o tam. Taki challenge robiliśmy podobny na smoku, na duszkach. Przepraszam was za moje dzisiejsze zachowanie, jaram się masakrycznie. Nagrywam to w najlepszej jakości, jaką tylko mogłem wymyśleć sobie. Chociaż to jest tylko talent, więc tego tak nie widać. Na jakichś innych grach to by było bardziej widoczne. Dobra, kochani, atakujemy herszta. Tutaj nie będzie nic ciekawego do roboty, tak naprawdę. Weźmy sobie gryzienie i po prostu go zagryźmy. Z herszta nie powinno być problemu. Wezmę sobie w razie w obronę. Zobaczymy, jak daleko dojdziemy. Myślę, że uda mi się dojść do duszków. Duszki może zabiję, jeżeli coś fajnego dropnie. Jeżeli nic ciekawego nie dropię, to niestety na duszkach zdedam, bo idę bez kruka, więc zobaczymy. Barbarzyńca podejście pierwsze, bez EQ lecimy sobie bić herścika. 50% na trafienie, to nie jest wcale tak dużo. No ale zabijam na strzała. Będę bił gryzieniem, będę po prostu bił gryzieniem, to jest chyba najlepszy sposób. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, jaram się po prostu, ja jestem dzisiaj dziki. No mówię, 30 minut temu dowiedziałem się, że mam tego, że dostałem maile od YouTube'a, że zaakceptowali mi monetyzację i po prostu jaram się niesamowicie. Dzisiaj jest sobota, dzisiaj sobie rozlosujemy itemki, to jest też coś ważnego, myślę, najważniejszego. Dzisiaj rozlosujemy sobie tarczę z ducha dla was, dzisiaj zwycięzcę, nie robiliśmy tego w zeszłym tygodniu w środę. I mało tego, w dzisiejszym odcinku, z okazji, że jest taki specjalny odcinek, wszystko co wydropię z rarów w tym odcinku, z tych bossów, które będę sobie chodził, nie zakładam tego, tylko idzie to do was na giveaway za tydzień. No i dodatkowo jeszcze rozdajemy rollrack, więc dzisiaj jest naprawdę bardzo fajny odcinek. Rollrack dla was na konkurs, piszcie komentarze. No i jeszcze może jakieś bonusy dla dodatkowych osób, że coś podropi. No póki co nic nie podropiło, no ale chyba coś śmieciówki, jakiej dostaliśmy. Jakiś mieczyk mamy, no i mamy jeszcze rękawiczki i mamy pierścionek i jeszcze wisiorek. Dobra, no to mamy pierwsze EQ, mamy moc, mamy więcej perzetów, obrażenia, możemy bić krytycznie, mamy perzety i mamy jeszcze więcej perzetów. Dobra, idziemy bić, słuchajcie, krzyżaka. Nie przedłużam, widzimy się pod instancją. Dobra, kochani, bez opierdzielania się idę na krzyżaka. Biję sobie jeszcze obstawę, ale myślę, że mam wystarczająco dużo do pogadania w tym odcinku, żeby już teraz zacząć nagrywanie. Pozdrawiam serdecznie polskiego misia i mistrza ognia, ponieważ mnie chłopacy tutaj znaleźli. Jeden tam walczył w PvP z jakimś gościem. Myślałem swoją drogą, że wam to nagram, ale niestety zdążyli się zabić, więc więc nic z tego. A mistrz ogień tutaj też sobie przechodził i tutaj się zapytał, czy może autograf, więc w tym miejscu, o, tutaj patrzcie. Więc też go pozdrawiam. Tak czy siak idziemy sobie bić krzyżaka. Zostały jakieś dwie grupki, oczywiście bije to uzbrojony. O, pozdro YouTube, kolejny druidek. Druidek XC. Pozdrawiamy również, dobra, napiszemy druidkowi. Pozdrawiamy również. Słuchajcie, musiałbym kiedyś nagrać film pod tytułem kiedy ktoś do mnie napisze na priv, film się wyłącza. Mam wrażenie, że to by był bardzo ciekawy film, ponieważ na priv wytrzymam jakieś 15 minut max i ktoś do mnie pisze, więc to by było całkiem śmieszne. Jakbym na przykład nagrał i przez 2 godziny nikt by do mnie nie odpisywał. I pójdziemy się walić na pizzę, tak, o, z krzyżakiem. No i potem pójdziemy oczywiście na ichi, potem na ropuchę, potem będziemy musieli iść na marionetkę. Tego się boję, tak szczerze, bo marionetka może być dosyć dużym wyzwaniem, no ale zobaczymy. Dobra, ściągamy wszystko, wchodzimy zaraz na krzyżaka, chyba nie będą się nawet odpoczywać, więc całkiem przyjemnie. Zakładamy sobie ćwierkowane rękawice, pierścionek, jakiś naszyjnik, tutaj musimy jeszcze hełm zdjąć, mieczyk i to chyba tyle z tego, co wydropiło. Dobra,
Brakuje mi trochę HP, ale jakoś za bardzo się nie boję. Bierzemy sobie gryzkę, słuchajcie, i lecimy atakować. Oczywiście atakujemy sobie bossa od góry, ponieważ przyzywa nowe mobki. Taki trochę mini poradnik tajernowy, jak bić krzyżaka, na pewno nikt z was tego jeszcze nie wie. No i lecimy, dobra, dziab. Weszło gryzienie, nie bije nawet dynki, po prostu chcę ich wszystkich pogryźć, jak tylko się da. Chociaż nie zabiję go w pierwszą rundę. Okej, myślałem szczerze mówiąc, że zabiję tego krzyżaka z gryzienia, ale dobra. No dobra, to w takim razie idziemy sobie gryźć, żeby tego nie przyzwał i będzie dobrze. Zwiększę sobie obronę na blisko, ponieważ gryzienie chyba może mi dosyć dużo hapsa zabrać, więc wolę się tutaj uodpornić. Ale no i nie trafiają zbytnio, mam za dużo zręczności. Dobra, krzyżak prawdopodobnie nie żyje, chociaż rzucę mu jeden kamieniem. Nie żyje, dobra, wolałem się upewnić. Idziemy bić zaraz małe mobki i to prawdopodobnie tyle. Może coś wydropi, jakby coś wydropiło, to byłoby bardzo fajnie. Bym wam to oczywiście rozdał na konkurs. A jak nie, to widzimy się zaraz pod Ichthyonem, czy też Ichthyonem. Dobra, małe pająki giną na strzała, albo nie giną na strzała, dobra, mogą też nie ginąć na strzała, ale dostanie kamieniem, pięknie, kamień wytaktowany, dobra. Nie ma niestety nic, dostaliśmy dwuręczny miecz, który może jest lepszy, jeszcze sobie sprawdzę. No nie, jest słabszy, no daje nam trochę zręczności, mniej kondycji, nie, wolę ten mieczek, dobra. Słuchajcie, widzimy się pod Ichthyonem, lecimy bić dalej bez EQ. Dobra, klimat zmienia się o 180 stopni, albowiem wchodzimy na statek, by pokonać Ichthyona, nie wiem jak to się w sumie mówi. Dobra, układamy sobie oczywiście nasze itemy. To było lepsze z tego co pamiętam. Ubieramy sobie rękawice, ubieramy sobie pierścionek. Mamy dwa naszyjniki. No ten jest lepszy chyba, więcej hapsa dostaje. No i tyle, no i tyle, nie mam nic więcej do ubrania. Powiem wam szczerze, że się boję, że tego nie ubijemy. Tak teraz myślę, że Ichthyon wcale nie jest taki łatwy. Ale zobaczymy, oczywiście sobie kruka wyłączymy. Tu też będę musiał się zastanowić nad taktyką. Będę chyba najpierw bił obstawę z krytyką, chociaż nie wiem ile ja będę bił. Dobra, zaatakujmy obstawę z krytycznych, a w drugiej będę gryzł Ichthyona. Taki jest plan na tą walkę. 600 damage'a powinienem wyciągnąć z krytycznych. Jak nie, to zlamiłem, ale zobaczymy. Dobra, wyciągam 600, bardzo dobrze, obstawa powinna paść. A ja dostaję strzała za 185 na początek. Spory ten damage. Spory ten damage wam powiem, nie bij Ichthyona, gościu, bij... Jezus, bij rybostwora. Niedobrze, dobra. Robimy sobie coś takiego, obym go zabił. A tutaj już bierzemy sobie gryzkę na ich jego. W ten sposób. Powiem wam, że ja nie widzę tej walki. Ja nie widzę tej walki, ja tu zdechnę, to jest koniec odcinka. Gryź. On nie ma wcale tak dużo hapsa, to można zrobić. Wezmę kamieniami, albo może jeszcze gryzkę. Dobra, dam jeden okrzyk bojowy, żeby nie trafiał. On nie może nas trafiać, to jest ważne. Damy sobie trochę więcej na dystans, jakby chciał z dystansu atakować. Rzucił mu się debuff. To jest do zrobienia. Dziab. Dobra, błagam, żeby nie zabił. Dobrze, zwiększę sobie obronę, bardzo dobrze. Idealny ruch. Okej, myślę. Weźmiemy sobie dynię na początek. Jezu, ile można dostać skrzawienia? Może mało dostać. Zrobimy sobie coś takiego może. Więcej obrony, bo już dużo nie potrzeba. Okej. I teraz muszę... Aha, nie mam kondycji. Please, nie zabijaj mnie. Błagam cię, nie chcę jeszcze kończyć odcinka. Nie za krótki, nie! Okej, żyję. Kamień i kończę. Zrobimy coś takiego. Dobra, lecę all in. Zginął, dobra, Ichthy zrobiony. Powiem wam, jest ciężko. Z żabą powinien sobie poradzić, ale marionetkę raczej, no, nie do zrobienia. No ale zobaczymy. Coś tu podropiło niestety bez rara z tego co widzę. Zobaczmy. Mamy coś nowego tutaj. Nie widzę co jest nowego. O, super, mamy nowe itemy. Mamy buty, które będą się sobie zaraz naprawić. Jezu, jakie dobre, zręczność 5, PZ 56, super. Mamy pasek, który daje nam zręczność. Ej, dobra, mamy spoko EQ. Ten challenge może trwać dalej, wam powiem. Jest fajnie, dobra, widzimy się na żabie. Dobra, i w ten sposób znajdujemy się oto na instancji już żaby. Jestem już bardziej ubrany, mamy już buty przede wszystkim, co już jakoś tu wygląda, więc może damy radę. Pozdrawiam Red Screena i jeszcze Kamcio Defa tam jakiś pisał, więc pozdrawiam chłopaków tutaj na czacie. Słuchajcie, nie przedłużamy, wchodzimy sobie na żabę bez EQ, zobaczymy czy damy radę. Powinniśmy dać radę, oczywiście kruka wyłączę. Raczej żaba jest dosyć prostym bossem, więc na spokojnie, chyba że ja się zdziwię. Chyba że się zdziwię, naprawdę. Damy sobie normalnie to gryzienie. Damy furię i trochę możemy zwiększyć obronę. Natomiast nie sądzę, żeby to było konieczne. No i lecimy. Zobaczmy, co tutaj ciekawego się stanie. Póki co nie trafiłem. Nie trafiłem drugi raz. Nie trafiłem trzeci raz. Dynia weszła, dobra.
Okej, okay, dostałem zatrucie. Niezbyt dobry początek. Zwiększmy sobie trochę liczbę PA w ataki. Może nawet bym spróbował. Dobra, zostawmy tak jak jest. O kurde, tego się właśnie bałem. Nie wiem, ile ta tarcza będzie mi biła, jak nie ma żadnych resek. Jaki to jest przelicznik. Ale dobra, przelicznik jest bardzo mały. Okej, okay, nic się nie boję już. Nie jest źle, z ich im było wiele gorzej. Dobijmy ją krytycznymi już. Powinno być spoko. Dobra, nie no, lajtowo. Lajtowo w ogóle. Dobra, żaba zrobiona, idziemy teraz, słuchajcie, chyba na duszki. Bo wydaje mi się prostsze od marionetki. Marionetka wydaje mi się przerąbana. Więc chyba wskoczę teraz na duchy po prostu i spróbujemy je ubić. No problem z tym, że wiemy, jak to się skończy, bo już próbowaliśmy raz. Natomiast mamy teraz nieco lepsze itemy. Mamy nieco lepsze itemy. Nic nie dropo z tej żaby. No dobra, ale mamy buty i mamy pasek, które dają nam trochę tych statystyk. Więc może te duchy się uda zrobić. Zobaczymy. Dobra, halo, halo, znajduję się już pod instancją ducha energii. No i jestem uzbrojony jak tylko mogłem, natomiast nie wiem, czy to wystarczy. Atakujemy, plan jest prosty, muszę sobie po prostu zbić obstawę. No i jak tylko mogę bronić się na dystans, żeby ten duch mnie nie zabił. Powiem wam szczerze, że nie widzę tego kompletnie. Na przykład dlatego. Okej, okay, moi drodzy, doszliśmy do ducha energii. I to jest koniec. To jest koniec tego challenge'u. Nie wiem, co ja miałem w głowie, myśląc, że pokonamy go. No niestety nie udało się. Tak czy siak, jeżeli chcecie, żebym powtórzył ten challenge, na przykład całkowicie bez ekwipunku, tylko z petami, lub jakieś inne tego typu rzeczy, albo na przykład powtórzę go za 2 miesiące, kiedy będę miał lepszą postać tutaj w statystykach, no to możecie dać znać. A ja się z wami żegnam. To był najszybszy film, jaki nagrałem, jeżeli chodzi o walkę z duchem. Dobra, widzimy się w środę. A teraz zapraszam was jeszcze oczywiście na losowanie tarczy z ducha lodu. Niestety żadnego rada nie mieliśmy, żeby wam rozdać, ale chociaż tarcza będzie, więc widzimy się za chwilę. Losowanko, zapraszam. Dzyń. Zaczynamy. Losu. Kogo by tutaj?